Rozpocznijmy nasze rozważanie słowa od Księgi Dziejów Apostolskich, 22 rozdział, wiersz 22 do 28. To jest konfrontacja, jaka ma miejsce między apostołem Pawłem a Żydami w Jerozolimie. Paweł przemawiał. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. Jak do nich krzyczeli, wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca przyprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby dowiedzieć się, z jakiej to przyczyny przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez wyroku sądowego. A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść, i rzekł: co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego: powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł: tak jest. A dowódca powiedział: ja za dużą sumę nabyłem to obywatelstwo. A Paweł na to: a ja posiadam je z urodzenia. Chciałbym mówić dzisiaj o synach Bożych. Jaką cenę jesteś w stanie zapłacić, aby stać się synem? Czy wejście w posiadanie synostwa wymaga tego, byś musiał płacić wysoką cenę, jak ten, tutaj czytamy, dowódca rzymski: ja wysoką cenę zapłaciłem, aby móc uzyskać to, na czym mi zależało. A Paweł mówi: a ja nie zapłaciłem nic. Ja moje synostwo mam z urodzenia. Na ile wyceniasz swoje synostwo? Czy Bóg wymaga czegoś od ciebie, abyś tym synem mógł się stać? Myślę, kiedy myślę o synach, mam tutaj na uwadze to biblijne określenie, czyli dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi w 4 rozdziale, że Abraham miał dwóch synów. Jednego miał z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, a ten, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. I bardzo ciekawy tekst, który tutaj czytamy, a to jest powiedziane obrazowo. Bóg ma dwa rodzaje dzieci, dwa rodzaje synów. Jedni są niewolnikami, a drudzy są wolni. Jedni całe życie poświęcają cenę, by zapłacić na dobre samopoczucie, że zasługuje na to, by być synem, a drudzy wcale się o to nie troszczą. Apostoł Paweł nie zapłacił nic za swoje obywatelstwo rzymskie. Zgodzicie się z tym? A jak wszedł w posiadanie tego obywatelstwa? Co musiał zrobić? Wystarczyło, aby się urodził we właściwym miejscu i z właściwych osób. Jeden rodzi się z niewolnicy, a drugi rodzi się z wolnej na podstawie obietnicy. A wiersz 29, druga część mówi, że ten, który urodził się na podstawie obietnicy, to ten, który urodził się według ducha. Przyjrzyjmy się chwilkę tym, którzy rodzą się według ciała, którzy są niewolnikami w Królestwie Bożym. Apostoł Paweł w liście do Koryntian zetknął się z czymś takim. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, pierwsze 3 wersety,
mówią na ten temat. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych. Zauważacie, że w zależności od tego, jacy jesteśmy, tak można do nas przemawiać, że jesteśmy w stanie przyjąć tylko to, do czego jesteśmy ukształtowani. Paweł mówi, o wielu rzeczach mógłbym wam opowiedzieć, o wielu wspaniałych duchowych sprawach, ale nawet gdybym to wam opowiedział, to nie bylibyście w stanie tego przyjąć. I opowiada im o niemoralności, o ofiarach, o małżeństwie, o rzeczach, które dotyczą funkcjonowania tu i teraz. W nadziei, że dorosną do tego, by przyjąć w pewnym momencie pokarm duchowy. Człowiek zmysłowy, rzeczy, które są z ducha, nie przyjmuje, bo są dla niego głupstwem. Paweł przybył do Koryntian w nadziei, że ich przekształci, że to spotkanie będzie budujące, ale z drugiego listu do Koryntian wynika, że spotkanie to nie przyniosło dla nich większej wartości. Problemy, które były wcześniej, były dalej. W końcu w 13 rozdziale drugiego listu do Koryntian mówi, po raz trzeci wybieram się do was, a na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongiś popełnili grzech i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę, nie będę pobłażał. A więc cały czas mamy do czynienia z ludźmi cielesnymi. Problemy Koryntian to są problemy ciała, które oddziaływuje na sferę ich nowonarodzenia. To, co mówię, mówi Paweł, i to jest dla mnie ważne, bo na tym chciałbym się skupić, jeśli chodzi o cielesność. To, co mówię, mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa podłożem przechwałek. Skoro wielu się przechwala według ciała i ja będę się przechwalał, chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzy jesteście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś zniewala, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy ktoś się wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. To jest dalsza część tej natury cielesnej chrześcijanina. Niewolnik podatny na wyrządzanie mu krzywdy. Ale jeśli mówimy o synach, którzy są urodzeni według wolnej kobiety, to w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, w wierszu 23 jest zachęta. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Wiersz 21, druga część. Jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj z tego. W książce Działalność Apostołów na stronie 211 jest takie zdanie. Paweł wzywał tych, którzy poznali moc Bożą, by powrócili do pierwszej miłości ewangelicznej prawdy. Przy pomocy nieodpartych argumentów ukazywał im przywilej wolności w Chrystusie. Chciałbym postawić pytanie i chciałbym, byście mi na nie odpowiedzieli. Z samej definicji. Czym jest przywilej? Co to jest przywilej? Bo to pozwoli nam zrozumieć ten fragment, który teraz przeczytałem. No jak myślicie? Jeszcze może jakaś myśl się pojawi.
wyróżnienie, jest to obdarowanie w jakimś stopniu. Gdybyśmy popatrzyli na czasy, jak królowie obdarzali szlachtę przywilejami, to przywilej nie był ustawowo czymś, co należało do każdego. Czyli jeśli król nadawał przywileje, to nadawał je albo jednostkom, albo pewnym grupom. Byli ludzie uprzywilejowani i byli ludzie przywilejów pozbawieni. Apostoł Paweł, a tutaj siostra Wajt w dziejach apostolskich mówi, w działalności apostołów, przepraszam, że wolność w Chrystusie, i to powtórzę głośno, jest dla nas przywilejem. Przywilejem, po który możesz sięgnąć, albo który możesz odrzucić. Możesz całe życie płacić cenę, aby wejść w posiadanie tego przywileju, ale jest to cena, której Bóg od ciebie nie żąda. Albowiem przywilej wolności w Chrystusie pojawia się wtedy, kiedy Pan sprawia, że na nowo rodzisz się dla Królestwa Bożego. A gdy rodzisz się dla Królestwa Bożego, stajesz się Jego synem ze wszystkimi przywilejami, jakie z tego tytułu wynikają. Kiedy przyszli poborcy dwóch drachm, pytają się Piotra, a twój mistrz nie płaci podatku? Piotr był w trudnej sytuacji. Jasne, że płaci. I pojawił się problem, bo trzeba było ten podatek zapłacić, a ani Piotr, ani Pan Jezus pieniędzy nie mieli. I kiedy Piotr szedł z tym problemem do miejsca, gdzie przebywali uczniowie, kiedy otworzył drzwi, kiedy chciał wylać serce przed Panem, by powiedzieć Mu, w co nas znowu wpakował, Pan Jezus pisze, że go uprzedził, jakby wyprzedził to, co leżało na sercu Piotrowi. I mówi, jak ci się wydaje, Piotrze, od kogo królowie ziemi pobierają pieniądze? Od obcych czy od synów? Odpowiedź jest oczywista, prawda? Od obcych. A zatem to w świecie już jest, wiecie, to w świecie jest gdzie zauważyć, że synowie zawsze są wolni. I Pan Jezus mówi takie zdanie, ale abyśmy ich nie zgorszyli, czyli zapłacił nie dlatego, że miał obowiązek, ale aby nie zgorszyć tych, z którymi Piotr rozmawiał. Synowie mają przywilej wolności, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Ostatnio o tym mówiłem. Pamiętacie, kiedy Paweł w Jerozolimie walczył z fałszywymi braćmi, którzy przyszli po to, by wyszpiegować jego wolność, jaką miał w Jezusie Chrystusie i podbić z powrotem w niewolę, to pisze, stawiłem im opór. I pamiętacie po co? Na tym się skupialiśmy ostatnio, to będę wiedział, czy zapamiętaliście. No, wiem, że dużo wody upłynęło. Mówi, nie ustąpiliśmy im na krok, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Dla mnie słowo wolny człowiek w Chrystusie, a Syn Najwyższego jest tożsame. Nie ma ludzi wolnych w tym świecie, nie ma, którzy nie są synami Bożymi. To przez usynowienie w Chrystusie otrzymujemy jeden z największych przywilejów, jaki jest dany człowiekowi na tej ziemi. To jest ta głęboka wewnętrzna wolność. Chciałbym, żebyście się na to zastanowili. Ja nie powiem, że mam wszystkie odpowiedzi. To jest rzecz, która jest jakby w mojej głowie i dzielę się takimi w miarę świeżymi przemyśleniami, ale to są rzeczy, które głęboko mnie poruszają. Po co nam wolność w Chrystusie? Dlaczego Paweł tak mocno o nią zabiegał? Dlaczego Paweł o nią walczył? Dlaczego wystawiał się na tak wiele przeciwności? Na tak wiele trudności. Mam takie przekonanie, że jeśli nie jesteś wolny, nie możesz być sobą.
Zgodzicie się ze mną? Jeśli ktoś cię zniewala, nie możesz żyć tak, jak pragnąłbyś żyć. A jeśli nie jesteś sobą, to kim jesteś? Słucham? Jesteś nikim tak naprawdę. To, co myślisz, to, o czym marzysz, nie ma żadnego znaczenia, bo nie ty rządzisz swoim życiem. Wierzę, że Jezus nam dał taką wolność po to, abyśmy jako wolni ludzie mogli się opowiedzieć za tym, czy chcemy pójść za Nim, czy chcemy pójść swoją drogą. Zanim Jozue zadał pytanie tym wszystkim, którzy stali nad Jordanem i mówi, wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Wiecie, to jest wolność. Wybierzcie sobie, komu chcecie służyć. To najpierw Bóg tych ludzi wyprowadził z Egiptu. Jaki masz wybór? Wiecie, jakie to pytanie miałoby sens, gdyby Mojżesz zadał to pytanie Izraelitom w czasie, kiedy wypalali cegłę. Wybierzcie sobie, komu dzisiaj chcecie służyć. Tam nie było żadnego wyboru. Bóg uwalnia nas, aby w pewnym momencie, kiedy czujemy pełnię akceptacji Bożej, zadać nam to pytanie. Zadać to pytanie wolnym ludziom. Komu tak naprawdę chcecie służyć? To pytanie pojawia się przez całe Pismo Święte. Pamiętacie Eliasza na górze Karmel? Jak długo będziecie kuleć na obydwie nogi? Wolność wyboru jest po waszej stronie, bo pisze, wybierzcie, komu chcecie służyć. Jeśli chcecie pójść za Baalem, idźcie za Baalem. Ale jeśli chcecie pójść za Bogiem, to idźcie za Bogiem na całość, na obydwie nogi. Nie jedną nogą po tej stronie, drugą po tej stronie. Wolność daje ogromny przywilej, ale daje też ogromną odpowiedzialność. I wiem, że wielu ludzi niewłaściwie korzysta z wolności, jaką mają w Jezusie Chrystusie. Pamiętacie taką historię o pewnym człowieku, który kupował niewolnika na targu niewolników? I kiedy, to jest znana historia, jak za chwilkę ją przybliżę, to ją rozpoznacie. Kiedy podszedł do jednego z tych niewolników i zastanawiał się, czy go kupić, to ten niewolnik rzucił mu w twarz, nigdy nie będę tobie służył. Ale jakoś zainspirowany tą jego postawą, postanowił go nabyć. A kiedy prowadził już go do swojej posiadłości, no ten cały czas w drodze przekonywał go, nigdy nie będę tobie służył, nigdy nie będę tobie służył. Kiedy przyszli już na miejsce, historia mówi, że ten pan rozwiązał jego kajdany, czy tam łańcuchy, czy sznury, nie wiem, tam mniejsza o to. Pokazał mu dom, który dla niego przygotował i powiedział, nie musisz mi służyć. Znacie tą historię? To jest przeznaczone dla ciebie. Wtedy on odpowiedział, panie, na zawsze będę twoim sługą. A ja tą historię skomplikuję. I przybyli na to miejsce. I pan wyprowadził go z tego powozu i mówi, nie kupiłem cię po to, byś był moim niewolnikiem. Oto dom, który dla ciebie nabyłem, jesteś wolnym człowiekiem. A ten popatrzył chwilę i mówi, a dasz mi to na piśmie? Dam ci to na piśmie. Po południu dostaniesz dokument, że jesteś wolnym człowiekiem i ten dom, który nabyłeś, jest twoją własnością. Minął dzień, następnego popołudnia właściciel, oglądając swoje włościa, podjeżdża do tego miejsca, gdzie ten niewolnik został kupiony, patrzy, a tam wprowadzają się jacyś ludzie. Mówi, co to jest? Kto to jest? Nie znam ludzi. Podchodzi do nich, pyta się i mówi, a wy skąd się tu wzięliście? Kim jesteście? Kupiliśmy ten dom. Wczoraj jakiś człowiek, który wydawało nam się, że jest niewolnikiem, przyszedł z aktem własności, z aktem wolności i to, co miał, sprzedał nam i weszliśmy w posiadanie. Jak się z tym czujecie? Powiem wam, że wielu ludzi, których znam i znam ich w kościele, zachowują się częściej jak w tej drugiej historii niż jak w pierwszej. Wielu ludzi wykorzystuje dary, które Bóg im daje dla własnych, egoistycznych celów. I mówią, że służą Bogu. Kiedy młodszy syn, pamiętacie historię syna marnotrawnego? Dorósł.
kiedy w jego mózgu zaczęła świtać taka myśl: tutaj nie da się rozwijać. Ten dom dla mnie to jest jak jarzmo. To mnie dusi za szyję i tłamsi. Gdybym mógł się tutaj wydostać. Przyjdzie taki dzień, kiedy dorosnę i wyjdę na wolność. Bo wolność jest poza domem. Jedyny problem, który mam, to, że będę musiał za coś zżyć. Przychodzi do swojego ojca i zaczyna tą historię, o której wam podałem przed chwilą. Mówi: słuchaj, tato, te pieniądze, które mi się należą po twojej śmierci, chciałbym spożytkować już teraz. Chcę, żebyś wiedział jedno. Na pewno, kiedy umrzesz, a te pieniądze dostanę, a dostanę tą część ziemi, to ją spieniężę i na drugi dzień jestem poza domem. I ojciec mówi sobie: pewnie tak zrobi. Ale jeśli mu się noga potknie i wróci, to starszy brat go przyjmie? Co zrobi? Skopie go i wyrzuci za drzwi. Dam mu te pieniądze teraz, bo jest szansa, że jeśli teraz wyjdzie, to wróci wtedy, kiedy jeszcze będę żył. A wtedy jestem w stanie zabezpieczyć jego przyszłość. I ten młodszy syn wziął te pieniądze i poszedł szukać swojej wolności. Czy Bóg go wydziedziczył? Czy gdy tam pasł świnie, przestał być synem swojego ojca? Gdzie był ojciec? Stał i czekał, aż wróci kto? Kto wrócił w umyśle syna? Niewolnik. Ale dla ojca był on zawsze synem. My nie mamy takich problemów. Wiecie, problem nie jest w tym, że nie jesteśmy synami Bożymi. Problem jest w tym, że my tego nie akceptujemy. Nie czujemy się godni, nie czujemy się, nie zapracowaliśmy właściwie. Jak ten setnik rzymski, mówimy: ja dużą cenę musiałem zapłacić, żebym był tym, kim jestem. Ale Syn Boży mówi: jestem tym, kim jestem z urodzenia. Nie zapłaciłem nic. Po prostu narodziłem się do Królestwa Bożego i wolność, jaką Bóg mi dał, dał mi po prostu za to, że mnie kocha, bo jestem Jego synem. Był sobie pewien człowiek, który miał dwóch synów. Wiecie, ci dwaj synowie to pokazuje jakby cały przekrój naszego chrześcijaństwa. Puka do pokoju swojego syna. Tamten, wiecie, na komputerze ważne sprawy załatwia na Facebooku. Uchyla drzwi, nazwijmy go Piotrek. Mówi: Piotrek, idź do winnicy. Wiesz, dużo pracy dzisiaj jest. Tak, tato, już idę, wiesz, jeszcze tylko wyślę dwa pliki i już idę do winnicy. Mija godzina, druga, ojciec uchyla drzwi, patrzy, syn tam siedzi. Prawda? Piotrek, idź do winnicy, proszę cię. Idę, tato, jak powiedziałem, że pójdę, to pójdę jeszcze chwila tylko. I nie poszedł. Wchodzi do drugiego pokoju. Jak go nazwijmy? Rafał? Może będzie Rafał. Ten ma swoje też życie, być może, nie wiem, ważny film oglądam, trylogię Gwiezdnych Wojen albo coś w tym rodzaju. To wiecie, 6 godzin zajmuje, czy 7. I ojciec mówi: słuchaj, Rafał, jest praca w winnicy. Idź pracuj do winnicy. Nie chcę, nie chcę. Mam tutaj ważniejsze rzeczy. Lepiej się bawię niż w winnicy, prawda? No to ojciec drugi raz już nie wszedł. I tak tą sprawę zostawił. To jest Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Chciałbym, żebyśmy się to otworzyli. Od 28 do 31 wiersza. Pisze, że tamten się zastanowił i w końcu poszedł. Ale to, co mnie nurtuje w tej historii, to pytanie, które Jezus postawił. To pytanie nie brzmi: który z tych dwóch pozostał synem? Czy tak jest postawione pytanie? Jak myślicie, czy na drugi dzień ci dwaj synowie byli nadal synami? Jak jest postawione pytanie?
Który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Czy ty pełnisz wolę Ojca, czy go nie pełnisz, nie decyduje o tym, czy jesteś synem. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Jeśli nie będziesz pełnił woli Ojca, będziesz się od Niego oddalał, aż do pewnego momentu, kiedy sam wyprzesz się własnego synostwa. Ale Biblia mówi, że to, co robimy, jak postępujemy, jeśli narodziliśmy się w duchu, nie wpływa na to, czy Bóg traktuje nas jako synów, czy też nie. Ostatnią rzecz, którą chciałbym zakończyć, jest zapisana w liście do Galacjan. Rozwiniemy tę myśl z 4 rozdziału. Są dwa układy, w które Bóg wchodzi z człowiekiem, prowadzące go do synostwa. Pierwszy, apostoł Paweł w 24 wierszu 4 rozdziału i dalej mówi, przyrównany jest do przymierza, jakie Bóg zawarł na górze Synaj, a które pisze, jak tutaj jest napisane, rodzi w niewolę. Pamiętacie, na czym było oparte przymierze, które Bóg zawarł na Synaju? Na czym się opierało? Na zasadach. Wy robicie tak, ja postępuję tak. Wy nie robicie tak, a oni powiedzieli co? Wszystko, co powiedziałeś, zrobimy, a 3 tygodnie później tańczyli już przy cielcu. To jest jedno z przymierzy. Drugie przymierze jest oparte na wolności. Wiersz 26 mówi, Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jak świat światem, były podziały. Kain i Abel po dwóch stronach, bracia barykady. Ezaw i Jakub po dwóch stronach barykady. Izaak i Ismael po dwóch stronach barykady. Ci dwaj synowie z przypowieści o synu marnotrawnym po dwóch stronach barykady. Słyszę takie zdania. To, że jest podział, to jest wina pastorów. To jest złe przywództwo. Prowadzą nas w niewłaściwą stronę, wykorzystują, zniewalają, opowiadają nam rzeczy, w które chcą, byśmy wierzyli. Gdyby to udało się zlikwidować, zniknęłyby problemy. Inni mówią, nie, to jest kwestia klanów w kościołach. Wiecie, są klany rodzinne, jak ich jest więcej, to mają większy wpływ. Ja jestem sam, nic nie mogę, zawsze mnie docisną. Jeszcze inni mówią, nie, problemy, które są w kościele, to jest kwestia kasy. Ci, którzy mają kasę, wiecie, oni się razem schodzą i wtedy dominują, podporządkowują nas. Znacie tę historię. Zawsze jest jakiś powód, dla którego jest źle. Ja podaję tylko niektóre, które słyszałem. Ale Biblia mówi mi jedną rzecz. Wiersz 29 mówi, jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego w duchu, tak i teraz. Zawsze będą konflikty. Paweł mówi w liście do Koryntian, że muszą być między wami nieporozumienia, aby wyszło na jaw, kto jest Chrystusowy. Ale te konflikty nie będą dotyczyły pieniędzy, władzy, wpływów. Będą dotyczyły podziału, jakie dzieją się między tymi, którzy są narodzeni z ducha, i tymi, którzy są narodzeni z ciała. Bo zawsze tak było, jest i do powtórnego przyjścia Chrystusa tak będzie, pisze w wierszu 29, że ten, który się z ciała narodził, będzie miał tendencje i ciągotki do tego, by prześladować tego, który narodził się z ducha.
Tak tutaj czytam. Ale Biblia mówi jedną rzecz. Przyjdzie taki moment, kiedy proroctwo wypowiedziane w kolejnym wierszu stanie się rzeczywistością. A słowo to mówi, wypędź niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym, wolnej. Kim jesteś? Jakim synem jesteś? Czy ciało jest tym, co cię nakręca? Czy nadal jesteśmy cieleśni? Czy nadal gniew i pycha, złośliwość, te rzeczy sprawiają, że motywują nas do relacji, jakie między nami panują? Czy jesteśmy synami obietnicy? Synami, którzy weszli w przywileje wolności z tytułu urodzenia. Paweł kładzie nacisk na to zdanie. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Jezus jest naszym Panem. On jest moją drogą, jest moją prawdą i jest moim życiem. Chciałem nakreślić wiecie, takie spektrum synostwa, aby każdy z nas mógł się zakotwiczyć, w jakim miejscu jest. I obrać właściwy kierunek, jeśli mamy z tym problem. W naszych lekcjach na temat listu do Galacjan na zakończenie przeczytałem taki fragment. Paweł używa w liście do Galacjan 4:12 takiego zwrotu: bądźcie tacy jak ja. Autor lekcji mówi tutaj, że jest to inny zwrot niż w kilku innych przypadkach, ponieważ w drugim liście do Tesaloniczan podaje siebie jako wzór, by chrześcijanin zarabiał na swoje utrzymanie. I mówi, naśladujcie mnie w tym, tak jak ja pracowałem na swoje utrzymanie, będąc u was, tak wy róbcie. W liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, Paweł zachęca, by naśladowali go w tej zasadzie, którą miał względem Koryntian, aby dobro cudze przedkładać ponad własne. W liście do Galacjan Paweł prosi Galatów, nie by go naśladowali, ale by byli tacy jak on. Mówi tu o statusie, a nie o postępowaniu. Dlaczego? Albowiem problem w Galacji polegał nie na jakimś nieetycznym zachowaniu czy niepobożnym stylu życia, jak w zborze koryńskim. W Galacji nieporozumienie dotyczyło sedna samego chrześcijaństwa. A sednem samego chrześcijaństwa jest tożsamość, jaką mamy w Jezusie. Tego, czego potrzebujemy, to na nowo odkryć tożsamość, jaką mamy w Jezusie. Ona nas zmotywuje, ona nas poprowadzi do właściwego postępowania. Nie tak ważne jest, jak się zachowujesz. Nie jest ważne, jest ważne. To zawsze można powiedzieć coś, co stanie się herezją, prawda? Ale jakby nie tak ważne są te wysiłki, które robimy, by zasłużyć na synostwo, jak ten setnik. To, na czym powinniśmy się skupić, to powinniśmy się skupić na fakcie, kto jest naszym Ojcem i dla kogo i przez kogo się urodziliśmy. Z tego wypływają nasze motywacje, z tego wypływa moc do tego, co czynimy. Z tego wypływa pełen przywilej uczestniczenia w pełni synostwa, do którego was zachęcam i siebie. Amen.